Cześć wszystkim. Co prawda telefon pokazuje jakieś 29 stopni, a temperatura odczuwalna to jakieś 60. I nie wiem w sumie po co tutaj stoję, zamiast wsiąść do chłodnego, klimatyzowanego wnętrza Skody Karoq. Ale skoro już tutaj jestem, zacznę od tego, co w tym samochodzie podoba mi się najmniej. A najmniej podoba mi się jej wygląd. Tylko nie zrozumcie mnie źle, w porównaniu do Skody Yeti, której Karoq jest następcą, i tak różnica jest kolosalna, oczywiście na plus. Przy czym na pewno wygląd, według mnie, nie jest najmocniejszą stroną tego samochodu. Ale, biorąc pod uwagę, że jako największą wadę tego samochodu podałem jego wygląd, a mówimy przecież o aucie, które wcale nie jest brzydkie, może to oznaczać, że we wnętrzu kryje się coś naprawdę fajnego. Rozpocząłem od tematu wyglądu i możecie się troszkę dziwić, możecie powiedzieć, że SUV-y to nie są samochody, w których najważniejszy jest wygląd. I ja się oczywiście zgadzam, to jest 100% racji. Przy czym, no chyba wszyscy jak tu jesteśmy, skoro oglądamy kanał motoryzacyjny, interesujemy się samochodami, lubimy po prostu ładne auta. I ja też zawsze podkreślam, że wygląd jest jakby rzeczą zupełnie indywidualną i każdemu się podoba co innego. Ale tutaj jakby jest jeden cel tego mojego całego wywodu w tym wątku. Skoda zaczęła robić naprawdę ciekawe stylistycznie samochody. O ile kiedyś ja sam do fanów tej marki nie należałem, bardzo delikatnie mówiąc, to dzisiaj na przykład nowy Superb, moim zdaniem bardzo elegancki samochód. Nowa Octavia, czekam bardzo na test tego samochodu, ale tak jak widziałem ją na żywo odbierając Karoqa, wow, szczególnie tył, tylne światła, kapitalna rzecz. Jeśli chodzi o SUV-y, one oczywiście nie są brzydkie, bo to zupełnie nie o to mi chodzi, ale są troszkę mniej ciekawe stylistycznie. I teraz drugim aspektem tego, o czym teraz mówię, jest to, że robiąc test samochodu, wiadomo, trzeba zawsze szukać wad tego auta, żeby jak już robię test, jeśli chcecie go obejrzeć, żebyście coś z tego wynieśli, czyli na przykład wiedzieli, czego się spodziewać na minus. I szukając jakichś minusów tego samochodu, naprawdę nie jest łatwo, to jest bardzo udany model. Może tak zaczynam od końca, mówiąc to na początku, ale jest to naprawdę bardzo ciekawe auto. Szczególnie jak odniesiemy do Skody Yeti, która no była jaka była. Na pewno była praktycznym samochodem, ale już cała reszta na pewno w porównaniu do Karoqa była dużo, dużo gorsza, tak w skrócie. I teraz tak, dostając propozycję testu tego samochodu od Skody Polska, ucieszyłem się podwójnie, bo ja ten samochód oczywiście jest na rynku już od dawna, od 2017 roku. To już będą 3 lata, więc na pewno to auto znacie z ulic, z testów, z jakichś tam artykułów. Dlatego jakby nie będę też się skupiał na podawaniu każdego aspektu tutaj tego auta, bo pewnie je znacie, a jak nie, no to już było tyle tych testów, że nie ma sensu robić tego po raz 50. I robiłem niedawno, wpadł u mnie na kanale test Skody Kodiaq. Jeśli nie widzieliście, to gdzieś podlinkuję w opisie i tutaj w karcie, zobaczcie sobie. I sytuacja wygląda tak. Wchodzisz do salonu Skody, masz Kodiaqa i masz Karoqa. Wykładając powiedzmy 120 tysięcy, załóżmy, że tyle masz na samochód, stać cię na jeden i na drugi model. I teraz, czy jest sens kupować Karoqa, skoro stać cię na Kodiaqa? Jeżdżąc jednym i drugim modelem przez fajny odcinek czasu, bo też poznać samochodów 2 dni się nie da, ja na szczęście miałem go jeden i drugi miałem dłużej. I teraz, jeżdżąc jednym i drugim modelem, mam pewne odniesienie, jeździłem tymi samochodami na co dzień i to, co muszę Wam powiedzieć. Ja lubię duże samochody, też to wiele razy mówiłem, ja się w nich dobrze czuję, ale Skoda Kodiaq jest samochodem naprawdę ogromnym. Jeżdżąc samochodem codziennie, załóżmy, jeździcie samochodem do pracy, podwozicie dziecko i tak dalej, czy tak jak na przykład powiem o sobie, ja już dziecka do przedszkola nie podwożę. Ja woziłem powietrze, podjeżdżałem pod firmę i na przykład mam takie odniesienie, bo każdym samochodem testowym wjeżdżam w taką bardzo, że tak powiem, no, duży kąt, jeśli chodzi o, żeby trzeba złamać się samochodem, żeby zaparkować. Kodiaqiem robiłem to na 2 razy, musiałem skręcić, cofnąć, jeszcze raz podjechać. Nie mieściłem się po prostu. Karoqiem tam wjeżdżam. O czym to świadczy? Raz, że samochód jest bardzo, bardzo zwrotny, ale druga rzecz, no Kodiaq pewnych rzeczy nie przeskoczy. Wielkość auta też determinuje pewne rzeczy i Kodiaq jest naprawdę ogromnym samochodem. Po co to mówię? Po to, że też w dużym skrócie, ja w Karoqu na co dzień czuję się dużo lepiej. To jest samochód dużo bardziej poręczny, szczególnie jak jeździcie po mieście, tak jak na przykład ja, gdzie większość jazdy to jest miasto. I cały czas, co będę podkreślał, przy zachowaniu bardzo fajnej przestronności. Ale to myślę, że każdy, kto zna chociaż w takim stopniu Skody, wie, że te samochody zawsze wyrastają nad swoją klasę. W ogóle ciężko się umiejscowić, no bo na przykład co to jest Karoq? To jest SUV, mini SUV, kompaktowy crossover,
dzisiaj tak naprawdę, no bo to się tak zaczyna od początku, no, no nie wiem, zobaczcie Octavia zawsze, prawda? No nie wiem, porównajcie do Focusa, Aurisa i tak dalej wielkościowo, zawsze była numer większa. To samo z Superbem, no niby to jak wyszedł, to była powiedzmy Avensis, Accord, Passat, on i tak był dużo większy. I Skoda zawsze słynęła z przestronności, to jakby tu Ameryki nie odkrywam. Dlatego Karoq jest samochodem, który myślę, naprawdę dla czterech osób, tak, dla pięciu spokojnie zmieszczą się z tyłu, może osobie, która będzie na środku siedziała, troszkę przeszkadzać tunel, ale jeśli chodzi o przestronność, to naprawdę nie ma się kompletnie czego czepić w tym samochodzie. A jednocześnie, tak jak powiedziałem, Kodiak, ogromny samochód, jeśli jeździcie na bardzo długie dystanse i to jest jakby wasz styl jazdy, wtedy Kodiak jest kapitalnym wyborem, bo to jest bardzo dobry samochód, ale znowu jakby wielkość bryła samochodu wpływa, wiadomo, spalanie, wyciszenie i tak dalej, ale o tym później. Tutaj jakby chcę po prostu podkreślić, że jeśli jeździcie większość po mieście, chcecie fajny, przestronny samochód, macie tą samą kwotę, widzicie, że stać was na jeden i drugi, wiadomo, zaletą będzie to, że Karoq będzie dużo lepiej wyposażonym samochodem, będzie miał mocniejszy silnik, jeśli za tę samą kwotę chcecie kupić czy Karoqa, czy Kodiaka. Także to jest na pewno duża zaleta, że mówiąc o sobie, po iluś tam dniach jazdy, ja się w tym samochodzie na co dzień czuję zdecydowanie lepiej niż w Kodiaku. Na pewno też wpływ na to ma fakt tego, jak to auto się prowadzi, bo wiadomo, jest mniejsze, więc będzie pewniejsze, czy w zakrętach, czy po prostu w jakimś szybkim manewrowaniu. To nie jest oczywiście samochód, który dla mnie będzie skręcał kapitalnie, ja tego słowa na pewno nie użyję. Szczególnie po ostatnim teście Mazdy CX-30, to jeśli miałbym porównać te dwa samochody w tym aspekcie, CX-30 bije Karoqa na głowę. Nie jedzie jak po szynach. Wiadomo, tutaj jakby przy jakichś szybkich zakrętach, przy zmianie obciążenia, trzymania bocznego na przykład nie ma. Ale to nie jest po to samochód oczywiście, tak samo jak CX-30 nie jest po to, ale jeśli mówimy o przyjemności z jazdy, to są lepsi. Ale znowu, tak jak często w Skodzie, są lepsi, ale to nie znaczy, że tu jest źle. Jest całkiem ok. Tym bardziej, że mamy coś takiego jak cztery tryby, które możemy sobie wybrać. Driving Mode Selection, to się tak ładnie nazywa. Jeszcze raz. Eco to kompletnie coś, czego ja sam bym się nie spodziewał, że ja będę na tym jeździł, ale to jest tryb, którego używałem najczęściej. Żeby po prostu nie spalać paliwa, jeżdżąc wiadomo gdzieś po mieście. Bez sensu jest jeździć na trybie sportowym czy tam jakimś innym, ale jak chcecie się pobawić, to mam oczywiście tryb sport i to jest też jeden z tych modeli, w których jak włączymy tryb sport, to naprawdę czujemy, że coś się zmieniło. Układ kierowniczy jest dużo sztywniejszy, ogólnie cały samochód jest sztywniejszy, kierownica chodzi, stawia większy opór, czuć, że coś się zmieniło, o tak, bo wiele razy jest tak, że dopłacicie 10 tysięcy za jakiś taki system, a nie zmienia się kompletnie nic oprócz obrazka wyświetlonego i zegary się świecą na czerwono. To tak nie jest. Od razu skrzynia przechodzi w tryb S, tryb sportowy, wiadomo, trzyma wyższe obroty, no to myślę, że każdy wie, o co chodzi. Także te tryby naprawdę działają. Działają i jeśli chcecie się pobawić, czy chcecie pojechać na trybie komfortowym, może ja sobie wrócę, bo jadę na sporcie, jedziemy na eko. Jeśli chcecie się pobawić, tak jak powiedziałem, czy tryb sportowy, czy pojeździć komfortowo, fajna rzecz, działa. I chyba ostatnia rzecz, jeśli mówimy o wielkości samochodu, bagażnik. 521 litrów, no to jest miazga, tak samo system składania foteli. Ogólnie możecie sobie zrobić z tego małą ciężarówkę, także chyba nikomu nie będzie brakowało przestronności, jeśli chodzi o bagażnik, czy ogólnie tył samochodu. Skoda, myślę, że to jest coś w zasadzie chyba dzisiaj już oczywistego. Też rzecz, która mnie zaskoczyła, ja zawsze mówię o tym aspekcie w testach, to audio. To jest samochód testowy, bardzo dobrze wyposażony, to jest wersja Style, ale nie ma tutaj systemu audio Cantona i bardzo dobrze. Ja testowałem wiele modeli ze stajni czeskiego producenta i Canton, teoretycznie bardzo dobra firma, to nie grało nigdy tak, żebym ja był tym zachwycony, wręcz jak się nastawiałem, że jest system, który ma być systemem lepszym, za który trzeba dopłacić, no to będzie wow, a okazywało się, że jest tak sobie, więc często byłem rozczarowany. Powiem tak, tutaj nie ma tego systemu, jest audio fabryczne, gra, no nie będę używał słów rewelacyjnie, ale gra naprawdę bardzo dobrze. I to duży plus, tym bardziej, że jest to zestaw, za który nie trzeba dopłacać kolejnych paru tysięcy złotych. Także bardzo fajna rzecz. Nie spodziewałem się na pewno tego. Z kolei no, miałem mówić o minusach. I to też jest rzecz, no pewnie się też o tym nasłucham od fanów, ale DSG. Kolejny model, który
Ja mam na przykład swój samochód też ze skrzynią automatyczną, wiele lat jeżdżę automatami, tam nie mam dwusprzęgłówki i zawsze jak wsiadam w DSG, to sobie mówię, o, będzie mega. No i tutaj znowu jest tak, to jest szybka skrzynia, no wiadomo, wszyscy znacie DSG, ale to jest kolejny model, w którym ja jestem trochę tą skrzynią rozczarowany, bo po pierwsze, zdarzają się szarpnięcia i to wcale nie tak rzadko, a jakby dopłacając tyle pieniędzy za skrzynię i mając świadomość, że to jest w zasadzie lider, jeśli chodzi o automaty, no nie chciałbym czegoś takiego mieć. I znowu kolejna rzecz, jak na przykład stoicie na światłach, mamy auto hold, znowu jest zwłoka. Naciskam gaz, ja bym chciał, żeby to działało szybciej. Nie jest to zrobione idealnie, a ja szukałbym tutaj urządzenia, które jeśli jest liderem, jest za takie uważane, to będzie idealnie. I będę się tego czepiał, bo chciałbym po prostu, żeby to działało troszeczkę lepiej. Przy czym oczywiście potwierdzę wszystkie zalety tej skrzyni, no jest bardzo szybka. W połączeniu z jednostką, nie powiedziałem na początku, może to trochę za późno, ale mówię teraz. Mamy tutaj 1.5 TSI, 150 koni, 250 Nm. W połączeniu z DSG kompletnie nic więcej nie jest potrzebne. Czy to do miasta, czy to na autostradę, gdzieś na jakieś boczne drogi. Naprawdę tym samym, no 9 sekund do setki, o tak. To jest myślę wartość, która spokojnie wystarcza do bardzo komfortowej jazdy w każdych warunkach. No i trzeba powiedzieć też o spalaniu. Mnie się zdarzało osiągać, może widzieliście na przykład na Instagramie, wrzucałem rano podjeżdżając pod firmę. Miałem spalanie czasami rzędu 5,7, 5,8. To nie jest mały samochód. Pamiętajcie o tym. I też oczywiście trzeba podkreślić, że są wakacje. Ja mam akurat taki dojazd, że to premiuje jazdę, czy umożliwia jazdę ekonomiczną. No ale ogólnie poniżej 6 litrów w tego typu samochodzie, w turbodoładowanej benzynie, jest szacun. Ale oczywiście każda jazda dynamiczna kończy się spalaniem rzędu w mieście 8-9, to tego nie unikniecie. Ale jeśli chcecie jeździć normalnie, jeśli chcecie jeździć ekonomicznie, nie będziecie cisnęli nie wiadomo jak, jesteście tutaj w stanie jeździć na naprawdę fajnym spalaniu, bo wartości rzędu 7-8 przy tego typu samochodzie są bardzo dobre. Byłem tym samochodem też w trasie, przejechałem kilkaset kilometrów, co jest też ważne w trasie, wiadomo, wyciszenie. I też ciekawe, bo to znowu pokazuje, jak często testujący różnie odbierają pewne aspekty. Ja oczywiście tak samo, to jest też na pewno wymuszone czasami tym, z czego się przesiadasz, bo jak się przesiadasz z S-klasy do Karoka, to inaczej będziesz odbierał wyciszenie, niż jak się przesiadasz z Toyoty Yaris, no to jest oczywiste. Ale zawsze staram się to jakoś tam powiedzieć obiektywnie, ale chyba się nie da, więc tak subiektywnie. To wyciszenie nie jest złe. Można komfortowo podróżować na odległościach kilkuset kilometrów, nie wysiadasz zmęczony, jest ok. Na pewno to nie jest najcichszy samochód w klasie, to nie ma co ukrywać, ale poziom wyciszenia jest w porządku. Nie powinno Wam tutaj nic przeszkadzać. Teraz chwilę nie będę się odzywał, bo na tym skrzyżowaniu 6 dni w tygodniu na 7 jest wypadek. Dobra, udało się. No i najważniejsze pytanie w przypadku wielu samochodów, czy może każdego, ile to kosztuje? Ceny zaczynają się od 90 paru tysięcy, ale też nie oszukujmy się, że ciężko będzie za tyle go kupić. Myślę, że ceny około 115-120 to jest taki poziom, gdzie musicie liczyć, że tyle za ten samochód trzeba będzie zapłacić. No jakbym miał powiedzieć, ile kosztuje ten samochód, którym jadę, na który właśnie patrzycie, no spróbujcie sobie strzelić. 1.5 TSI, wersja Style, to nie jest najbogatsze wszystko, co tu można mieć. Strzelcie sobie jakąś kwotę. No to ja mówię, 156 tysięcy. Trochę dużo, ale też już milion razy mówiłem w swoich testach. Samochody są wszystkie drogie jak cholera, także trzeba to odnieść do rywali i robiąc to, Karoq jest wyceniony całkiem fajnie, bo tak jak mówię, no nie każdy potrzebuje wszystkich rzeczy, które ja tutaj mam, więc jeśli sobie zobaczycie listę wyposażenia, nie podrzucacie wszystkiego, co jest w testówce i zmieścicie się gdzieś powiedzmy w pułapie 120 tysięcy, to dostaniecie za tę kwotę kawał porządnego samochodu. Bo tak jak mówię, to jest bardzo nowoczesne auto dzisiaj. Zegary cyfrowe teraz mi się też przypomniało, rzuciło jakby... Ja, jak oglądaliście test, czy Superba, czy Kodiaka, to jakby zachwycony tym nie byłem. Oczywiście cały czas podkreślam, że jak ktoś to lubi, to będzie zachwycony, bo tu jest cała masa ustawień, można kombinować na 50 różnych sposobów. Ale też powiem, im dłużej jeżdżę tymi samochodami, w kolejnym samochodzie to mam, też mi się to zaczyna podobać. Ja nadal wolę zegary klasyczne, analogowe, ale coś tutaj jest, że jak się znajdzie takie swoje ustawienie, gdzie
pasuje Ci wszystko, przyzwyczaisz się do tego, to to jest całkiem fajny gadżet. Nie, może nie, żebym dopłacił za niego nie wiadomo ile, ale jak jest, to jest ok. Oprócz tego oczywiście masa asystentów, tempomat aktywny. Ja na przykład nie bardzo lubię to urządzenie, to ustrojstwo na trasie, które często bardziej mnie przestraszy niż ucieszy, bo jadę sobie gdzieś, nagle mi hamuje, bo coś źle złapał, nie wiem co się dzieje i zawał. Tak tutaj tempomat aktywny działa całkiem w porządku. Trzeba go pochwalić, bo hamuje dosyć łagodnie, przyspiesza całkiem fajnie. No można go nazwać tempomatem aktywnym, inteligentnym. Na pewno mu to trzeba oddać. Utrzymanie w pasie ruchu i tak dalej. Lampy, bardzo, bardzo fajne światła. No ale pełne LEDy dzisiaj to już chyba się robi jakby konieczność, bo jak się z tym pojeździ, jak ktoś nie zna, to może to jakby no nie wie co traci, tak? Ale jak się z tym pojeździ i nagle tego nie masz, no to jest ząg. I też w sumie kolejna rzecz, którą teraz znowu zwróciłem uwagę i mi się przypomniała. Jak pojeździsz z head-upem, szczególnie tak fajnym jak na przykład w Mazdzie czy w CX-30, tak jak ostatnio jeździłem, to brakuje tego i szkoda, że tego nie ma. W sumie to nawet do końca nie wiem, czy można domówić. Nie widziałem tego w wersjach wyposażenia gdzieś tam na liście wyposażenia dodatkowego. I szkoda, bo to jest bardzo fajna rzecz. Jak nie mieliście okazji z tym pojeździć, to wskoczcie w jakiś samochód, sprawdźcie to, bo to jest mega fajny patent. Chociaż oczywiście znam osoby, którym to przeszkadza i nie są w stanie się przyzwyczaić, że im coś świeci na szybie przed nimi. Gwiazdka tutaj i nie małym drukiem, tylko grubym podkreślam, to musi być wyświetlacz head-up na szybie, a nie na żadnej szybce tutaj, bo to jest badziewie. Także Skoda, czekamy na head-upa. Jeszcze może słowo o materiałach. Tutaj, jakby tu czy tu, jest to taki standardowy poziom w Skodzie. To nie są materiały, które są mistrzostwem świata, ale nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy. Jest trochę plastiku, może trochę za dużo, takiego trochę twardszego, ale jak jesteście przyzwyczajeni, może właśnie powiem tak, jak jesteście przyzwyczajeni do niemieckich samochodów, kupicie sobie Karoka, to przyzwyczajenie się do tutaj ergonomii, do tego wszystkiego, jak to jest zrobione, jak się ten samochód obsługuje, zajmie Wam jakieś 45 sekund. Ja oczywiście wsiadając z Japońców nie mogłem świateł włączyć na początku, ale wiadomo o co kaman, ale ogólnie jak się jeździ niemieckimi samochodami, żadnych udziwnień, klasyka, ogólnie jest bardzo dobrze pod tym względem. Może brakuje trochę takich pierdół typu jakiś fizyczny guzik od głośniej, ciszej od radia, mi na przykład tego troszkę brak, bo to lubię, ale trochę przycisków jest na szczęście, klimatyzacja normalnie, pokrętło, nie jakieś guziczki dotykowe, więc nie będę się czepiał. Podsumowując, na pewno kolejny model bardzo udany od Skody, zresztą sprzedaż tego samochodu no nie kłamie. Jest bardzo duża grupa osób, która decyduje się na zakup Karoka. Ja się wcale nie dziwię po tym tygodniu jazdy, bo chociaż tak jak powiedziałem na wstępie, to może nie jest najpiękniejszy samochód na świecie, ale też nie do końca o to chodzi w tego typu aucie. Jeśli chodzi o przestronność czy funkcjonalność przede wszystkim, bo to jest pewnie słowo, które powinienem tutaj odmieniać od początku przez wszystkie przypadki. Funkcjonalność tego samochodu, szczególnie dla rodziny, to jest bardzo dobry wybór, bardzo dobry. Teraz jechałem po nierównej drodze i jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, o której nie mówiłem. Zawieszenie, które bardzo mi się podoba, bardzo fajnie jest zestrojone, ale jest czasami głośne, właśnie na takich nierównościach. Ono nie jest głośne cały czas, jest głośne czasem. Naprawdę je czasami słychać, przy czym zobaczcie, no przez cały test nie wymieniłem żadnej wady, która by jakoś dyskwalifikowała ten samochód pod jakimkolwiek względem. I to jest chyba właśnie fajne podsumowanie, że to jest samochód, który nie ma żadnych takich bardzo złych stron. Pod wieloma względami jest dobrze, pod paroma jest bardzo dobrze i naprawdę nikt nie powinien się dziwić, że jest to tak chętnie wybierany model. Chyba musicie odpowiedzieć sobie sami na to pytanie, które ja w sumie sam zadałem, czyli Karoq, a może Kodiaq, dużo większy, no w zasadzie ogromny samochód, ale jednak pamiętajcie, że jeśli szukacie samochodu, którym będziecie w większości jeździli w mieście, to nie dajcie się skusić na Kodiaqa jedną jazdą testową 20-minutową. Zapytajcie, może będzie taka opcja, żeby tym samochodem pojeździć chociaż przez weekend, bo może się oczywiście okazać, że to jest auto dla Was, bo potrzebujecie czegoś tak dużego. Ale nie pomijajcie Karoqa w salonie Skody, na przykład nastawiając się na Kodiaqa, bo może się okazać, że to jest dla Was lepszy wybór. I może się dziwicie, że mówię o tym po raz kolejny, ale ja sam zawsze uważałem, im większy samochód, tym lepszy. No mam kasę na większy, to kupię sobie większy. I jeździłem tydzień tym i powiem szczerze, na moje potrzeby, bo to też musicie jakby oczywiście wziąć przede wszystkim pod uwagę, ale ja mówię o sobie, na moje potrzeby to jest dużo lepszy wybór, dużo lepiej się czuję w tym samochodzie, dużo lepiej mi się nim jeździ na co dzień
i jeśli miałbym wybrać z tych dwóch aut, ja biorę Karoka. Ciekawy jestem Waszej opinii, dajcie znać, co Wy byście wzięli, a może co wzięliście, może staliście przed takim dylematem. I to już w ogóle byłaby super wskazówka dla kolejnych osób, które zastanawiają się nad zakupem nowej Skody, nowego samochodu. Także prośba o komentarze. Ja wiem, że to nudne, ale niestety tak działa YouTube, tak to jest skonstruowane, że ja też będę Was prosił o ocenę tego filmu. Nie podobało się, łapka w dół, jak się podobało, łapka do góry. Ważne, żeby film ocenić. Bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Także jeśli nie jest to dla Was problem, to tam kliknijcie, co trzeba. A ja dziękuję za dzisiaj, dzięki za kolejny test. Karoka zaraz oddaję, ale samochodów cała masa przede mną. Także do następnego. Trzymajcie się. Cześć.